Tak. Ja myślę, że w tego rodzaju sukienki może się ubrać każda z nas. Zarówno 20-latka, 30, 40, jak i 50-latka. I każda będzie dobrze wyglądać. Co za tym przemawia? Cięcie tkanin, ponadczasowy charakter tych sukienek, minimalizm, ale jednocześnie jest ich coś takiego, czego myślę, że każda z nas chciałaby mieć na sobie. Są kobiece, podkreślają dobrze sylwetkę, ma swoją niedoskonałość, są z bardzo dobrych materiałów i są zgodne z wyglądami. Pierwsza jeszcze ma osoba fajnie, że ma odkryte kieszonki. Ja osobiście jestem zwolenniczką kieszonek, bo każdy jest... Ja nie wiem, ja sobie zawsze wybieram kieszonki do kieszeni, coś tam trzyma, czy telefon, czy szminkę, czy jakiś długopis. Ta na przykład ma bardzo ciekawą fakturę, bo jest taka koszety trójwymiarowa. Czyli też nam fajnie zamaskuje wystający brzuszek, podkreśli nam figurę. Jest bardzo dobra dla kobiet, które mają czasami problem z biodrami i nie wiedzą, jak je zamaskować. Wtedy są dobre takie sukieneczki z troszeczkę z koła cięte. Ja też mam coś takiego na sobie i ona świetnie maskuje to, że jestem po prostu kobiecie na przykład. Zawsze się coś znajdzie, każda kobieta pasuje do maskowania. Natomiast sukienka środkowa jest fajna w swojej prostocie. Jest całkowicie zwykła, ale można przy takich sukienkach zaszaleć troszeczkę dodatkami i akcesoriami. Można ją uzupełnić w jakiś duży, na przykład na szyi, z naturalnych kamieni. Taka sukienka jest też dobra dla pań, które mają charakter pracy bardziej formalny, gdzie nie mogą zaszaleć z tym kolorem, a jednak musi być taki klasyczny minimalizm. Ją możemy założyć zarówno do pracy, jak i na wyjście mniej formalne, poza naszą codziennością biurową. Dziękuję ślicznym modelkom.